Dzień dobry wszystkim. Nie wiem, ile was tam jest, kto tam jest, ale witam was wszystkich. Jesteśmy tutaj na naszym RPG-ówkowym waśpowym graniu i witam was na pierwszej sesji. I ja jestem RPG-owa Lenka, a ze mną są, i tutaj nie wiem po kolei jak się wyświetlacie na Twitchu, ale przedstawię, to ze mną są Nomiko, z Nomiko rysuję. Dziesiąta, co nie? Tak, z Nomiko RPG-uję, tak. Aranx z Lance Macabre. Tak, siemanko. Dobra, tutaj jeszcze z nami jest Marta, czyli Chochlik RPG, tak? Hej, cześć, cześć. No i nasz tegoroczny zwycięzca Złotych Toporów, tak? Czyli Patryk Pattison, tak? Super. Super. No i dzisiaj zagramy dla was Każdy jest Bidonem, w którym każdy z naszych graczy będzie grał, żeby wygrać przeciwko sobie, ale jednocześnie będą jedną osobą. No i co? Czy generalnie nadaliście sobie jakieś imiona waszym głosom? Bo oczywiście wszyscy jesteście Johnem, chwilę. Nie? Chcielibyście się przedstawić. Czekajcie sekundkę, na Discordzie mówię, bo... To co, może zaczniemy od Nomiko? Odpaliłem Edge'a i nie słyszę nic, i nie widzę nic. W sumie wybrałam Johna i to jest John. Jest dobrym głosem, dobrym imieniem. Czyli zostajemy tradycyjnie. Dobra, a Ranks? John i Jim to te same imię? To ja tak, to ja Jim. Dobra, Jimmy, pięknie. O Chochliczku. To musi być kobiecy pierwiastek Johna, więc musi być Jessica, no nie? Bardzo pięknie, idealnie. I jak tam Pattison? Ty? Dare, o, tak. Szybciej. Ja myślę, że te wszystkie imiona bardzo, bardzo nam ładnie pasują do tej konwencji. Także, no to co? Generalnie Johnem będziemy grali kaszusteczką. Przypominam, że gdy korzystacie ze swoich zdolności, to musicie wyrzucić 3 w górę. A jak ten? A jak korzystacie... Znaczy, nie korzystacie z tych zdolności, to musi wypaść 6, tak? Można postawić też swoje punkty siły woli, że jeżeli chcecie podbić wynik, to... Nie wiem, czy wolicie przed albo po rzucie, bo niektórzy ten... No, niektórzy wolą jeszcze sobie podbić po rzucie, nie? Ale jeżeli... Przed będzie śmieszniej, nie? Bo... Ryzyko. Ryzyka, ale fajniejsze. Dobra, no to zostawiamy z tym ryzykiem. No, a generalnie nasza rozgrywka też będzie potrzebowała tych licytacji. Macie punkty, swoje punkty siły woli. No i będziemy sobie licytować, pokazując to, ile punktów obstawiacie paluszkami na ekranie, tak? No to tak właściwie już możemy zacząć z pierwszą licytacją, żeby spróbować. Także to co? Zaraz pomyślcie sobie, ile chcecie obstawić punktów. Nie, też przypominam, nie musicie od razu dawać całej sumy, bo jak wam zabraknie, no to po prostu wasz głos już traci kolejkę. Chyba, że ktoś wam odda dobrowolnie swoje miejsce. Także tak. Pilnujcie ich. Może tak, przypomnij, tak. Jak wygląda sytuacja, w której obecnie jesteśmy, bo jakby nie do końca pamiętam. Ach, jasne. Dobrze. Oczywiście od razu mogę przypomnieć. To chciałam przeczytać zaraz, ale to mogę od razu przeczytać. Poczujesz się, że jesteś w szkolnej szatni. Jesteś ubrany w garnitur. Słyszysz muzykę dochodzącą gdzieś zza korytarza. W pewnym momencie drzwi z szatni otwierają się i do środka wchodzi dziewczyna w ładnej, kotajlowej sukience. No chodź, uśmiecha się do ciebie. Pewnie nie byłeś na szkolnym balu od jakichś 100 lat, co? Łapie cię za rękę i ciągnie cię w kierunku sali gimnastycznej. Nagle słyszysz za sobą głośne warknięcie. Gdy odwracasz się, widzisz młodego, umieśnionego chłopaka, który patrzy na ciebie z nienawiścią. Nie, Roberto! Dziewczyna przytula się do ciebie i patrzy z wyrzutem w kierunku chłopaka. Wybrałam Johna! Przecież wiesz, to koniec! Nie, Penelopo. Nie pozwolę mu ciebie skrzywdzić. Odpowiada i zauważasz, że Roberto zaczyna rosnąć sierść i kły. No to teraz, moi drodzy, licytacja. I zobaczymy, kto z was pierwszy zbierze się z tą sytuacją.
wiesz, 3, 2, 1. Dobra. No to uwaga. 3, 2, 1. Partyson chyba nie słyszy. Dobra. Dobra, czyli co? John na start, tak? Nie, po prostu mnie obsunęło chyba. My sobie nie odpisujemy ci, którzy przegrali. Nie, nie, nie odpisujemy sobie. Przegranie nie odpisują, tylko osoba, która... Ten. John, dajesz. Powiedz, co robisz. Otóż ja przede wszystkim jestem ułożony, że mam na sobie garnitur, ale niech będzie trochę niewygodnie, więc podciągam z trudem rękawy marynarki i rzucam się na tego gościa z pięściami. Absolutnie. Od razu? Dobra, no to słuchaj, rzuć może kością, by zobaczyć, jak wyszedł ten cios, co? Akurat w umiejętnościach bójkę, także... Jak? Jedyneczka. Okej. Okay. W takim razie, słuchaj, dajesz cios, i, ale Roberto odchyla się na bok i po prostu padasz na podłogę. Naprawdę wybrałaś jego? Świeci się, gdy jest jasno. A ty, gdy masz mokre włosy, to trochę śmierdzisz pod prysznicem z rocu. Nie pasujemy do siebie. Ja mam takie pytanko, czy jeżeli jakby upadłem na podłogę, to ja nadal jest moje, nadal jestem jakby u sterów? Bo ja jeżeli tak, to dalej będę go atakował. Czekaj, Boże, zapomniałam. Chyba w zasadach było, że ktoś miał ten... Przegrał. To jest zmiana kolejki. Rzeczywiście, przepraszam. Jest rano, ja tutaj zaspałam w ogóle, więc bardzo was przepraszam. Tak, jest zmiana kolejki. Wybaczcie. Także mamy kolejną licytację, ale to Miko, dalej możesz też działać, nie? Licytacji. Także uwaga. To lecimy. 3, 4... Dobra, to Aranx, tak? Budzę się. Dobry. Czuję, szczęka boli. Ja was widzę. Ja was widzę z lekką obsługą, więc jestem. Zawsze na czasie, masz czas. Ale ja nie mam czasu, bo właśnie dostałem. Ktoś mnie powalił na meczu, więc zrywam się jak futbolista. Przecież jestem futbolistą, daję z siebie zawsze 200% mocy. Więc powróciliśmy, tak? Yes. Dobra, yes. Jesteśmy. No to słuchajcie. Co się stało w poprzednim odcinku? No, John rzucił się z pięściami na Roberto, ale Roberto zrobił unik. Później John rzucił się ponownie, ale Roberto również zrobił unik. Także zdaje się... Roberto szybki jest. Roberto szybki jest, no. Cóż, chyba jak na wilkołaka przystało. Zauważasz jednocześnie, że kurczę, zaczyna mu rosnąć futro, nie? Jest coraz bardziej zwierzęcy, szybki jak błyskawica. Także chyba czas na kolejną licytację, co? Dobra, no to uwaga. 3, 2, 1. I czekamy. Dobra, w takim razie tym razem nasz chochliczek, czyli Jessica, tak? No tak, i to nie będzie łatwy początek, bo temu komuś, Roberto, który się zmienia, rosną mu kły pazury. Czy tam jest futro? Tak, jak najbardziej. Masę futra ma. O nie, musi się wydarzyć tylko jedno. Ja muszę go pogłaskać. Próbujesz go pogłaskać? Natychmiast! Wyciągam ręce i klepię go po... Czy on już ma nos taki człowieczy, czy już nie człowieczy? Wiesz co, myślę, że jest tak w połowie. Myślę, że to może już pojawić mu się jakieś takie czarne elementy, nie? Te charakterystyczne kropeczki.
Czy jak ktoś będzie ten mokry nos pieska albo wilka, nieważne. To jest po prostu, ja się rzucam i to jest element takiego układu cheerleaderskiego, po prostu taką gwiazdą robię taki akrobatyczny skok, po czym klepię go po łbie, staram się oczywiście to zrobić i przydusić go w przyjacielskim uścisku, moje pieski. Dobrze, w takim razie wykorzystujesz swoją umiejętność cheerleaderską, także zapraszam do rzutu i musisz wrzucić 3 w górę. Zobaczmy, jak to pójdzie. Zobaczmy. Mhm. Yes! 4, pięknie. Słuchajcie, udało się. Roberto jest niezwykle zaskoczony. Nie ma pojęcia, co w ogóle się stało. Także został tutaj przytulony, nie? Tu się udało. Nieważne, że suchnie mokrym psem, ale to jest moja psinka. Ojejku, ja nie wiedziałem, że ty potrafisz takie rzeczy. To znaczy, może wiedziałem, ale nie do końca. Czym ty jesteś? Kim ty jesteś i dlaczego nie jesteś jeszcze w mojej hodowli? Słuchaj, Roberto trochę ścięło. Penelopa stoi też trochę z boku z taką miną, what the hell? Przepraszam cię, kochanie, to jest silniejsze ode mnie, ale ty dla mnie będziesz zawsze najważniejsza. Roberto, dogadamy się. Dobra, Robert. Czy ty jesteś normalny? Nie, ale to już chyba wiemy. Co ty robisz w ogóle? Już chyba wiemy. Halo, czemu przytulasz w ogóle jakiegoś zwierzaka? On cię chciał uderzyć. A co z naszą hodowlą Shih Tzu? Nie pamiętasz? Jak możesz nie pamiętać? Dobra. Poza tym przyjaźń zwycięża zawsze, nawet jeżeli jesteśmy wrogami, to możemy być frenemies. To znaczy, możesz być wrogim i przyjacielem jednocześnie. Roberto, ja wiem, że Penelopa jest jedyna na świecie, ale ona wybrała mnie i musisz to zrozumieć. Czy ty starasz się go teraz przekonać? Bo on się tak próbuje wyszarpać z twojego uścisku. Absolutnie. Tak, ale ja go trochę tak przyduszam, po prostu potrząsając, musisz to zrozumieć. Okej, okay, on ma teraz takie, nie, tylko nie siła przyjaźni, nie! Nie! Więc to co, może... Śliniłeś mnie. O, no pewnie, wiesz, dużo, dużo psiej śliny, to na pewno. To ciebie całą obrzucił, nie? To co, może jakiś rzucik na przekonanie, co? Żeby zobaczymy, czy stanie się twoim przyjacielem. No to co, 6 musi wypaść, tak? Lucky me, ale jest 6. Okej, okay, wow. Nie spodziewałam się, no to słuchajcie. Roberto szarpie się. Ma takie, nie, ona jest moja. Nie, ale po chwili jakoś nie wiem, czy to twoje głaskanie, czy twoje po prostu jak nim zatrząsłaś, to w jego mózgu coś się zmieniło. W razie on otwiera coraz szerzej oczy i widzisz, że wcześniej były takie wilcze, ale teraz coraz bardziej przypominają oczy takiego kotka ze Shreka. I on poczuł tą delikatność, poczuł tą przyjaźń i ma takie... Klepie go po plecach. No już, stary, już. Weź się w garść i postanówmy coś razem. Penelopa, to nie rzecz. Musisz zrozumieć, że to jest osoba, która czuje i wybrała mnie. Wiem. Więc teraz z podniesioną głową, jak prawdziwy mężczyzna, pójdziesz na bal i będziesz się doskonale bawił z Bianką. Z Bianką? Ale nie przyjęła mojego zaproszenia. Stary, słyszałem, podglądałem kiedyś dziewczyny w szatni. Nie słuchaj, Penelopo. Ale słyszałem, jak Bianka mówiła, że chce grać niedostępną. Ona tak naprawdę chciała z tobą iść na bal. Wystarczy, że do niej zagadasz. Mówisz? To mi się uda? Być tylko może. Mówię, ja to wiem. Dobrze, ale chyba najpierw udam się pod prysznic i się wysuszę, bo będę rzekała ostatnio, że trochę śmierdzę psem. Trochę. Więc... Ale dasz radę, mamy nowe mydło. To się rzadko zdarza w tym liceum. Specjalnie na prom zrobili to dla nas, żebyśmy mieli dobre wspomnienia chociaż raz. Dziękuję ci, przyjacielu. Nie zapomnę tego. No i widzisz, jak Roberto powoli odchodzi i wybiera się w
stronę łazienki. Okej, okay, to było ciekawe. Ja myślę, że Jessica teraz, kiedy już poradziła sobie z tą sytuacją i pozbyła się dla Johna rywala, to myśli, że tutaj powinien wkroczyć Jim, tak? A Rangstis jest Jim? Jim. Jim, który teraz swoim męskim urokiem zadziała na Penelope. Tak, ja wykorzystam moją drugą umiejętność, czyli taką tlącą się intensywność. Zbliżam swoją twarz do Penelopy, unoszę prawą brew. Hej. Dobrze, to poproszę rzucik, co? Na smoldering. To jest 4. Udało się. Pięknie, czyli wchodzi. Tak. Biorę ją pod ramię i wchodzimy jak króli królowa balu. Hej. Dobra. Hej. Cieszę się. Tak, ty i ja. Nareszcie. Ja też się cieszę. Świetnie. Słuchaj, wchodzicie na salę, no oczywiście prom tam trwa, wszędzie balony. Jaka jest atmosfera na tych amerykańskich promach? No oczywiście jest ciemno, mamy takie granatowe światło, czy trochę też różowego, świeci się. DJ gra na scenie, czy też... Palnie dym na podłodze. Dym na podłodze, o tak. Gdzieś tam z boku stoi stolik z ponczem, nie? No i... Wszyscy na sali odwracają się w waszym kierunku, gdy tylko wchodzicie. Wygląda na to, jakby światło nagle pojawiło się na was i wszyscy patrzą tylko na was. Patrzy też na was taki zdenerwowany chłopak, który jest cały w bandażach. I myśli sobie, Penelopa powinna być moja. Ja przyciskam do siebie Penelopę, żeby związać się w tańcu, ale przypominam sobie, że kiepsko się ruszam i chcę wsadzić za ster tego, który z nas tańczy najlepiej. Batiston, odbierz tą pałeczkę. Błagam. I odcisz się. To ważne. Jako, że jesteś w liceum z ramiona na szyję, kładę ręce na jej biodrach i zaczynam wspaniały układ taneczny, znany każdemu uczniowi high schoola, który polega na tym, że raz unoszę lewą, a raz prawą nogę w rytm muzyki. Boczkiem. I ona robi dokładnie to samo, podejrzewam. Dzieje się tutaj jednak dużo ważniejsza rzecz, bo ja w trakcie tego tańca chcę się do niej nachylić i powiedzieć, posłuchaj, nie powinno być razem, to sama może być bardzo niebezpieczna, nie powinnaś ze mną być. Ale John, o czym ty mówisz? Ja już mnie tyle razy porwano, gdy z tobą byłam, ja jestem do tego przyzwyczajona, wiesz, to jest... Stały piątek, nie? Przestań. Już co może nas spotkać gorszego? Wilkołak, mumia, no, niewidzialny człowiek, ale to było tylko raz. Różnie. Kładę jej palec na ustach i mówić. Jest bardzo niebezpieczne. To jest nasz ostatni wspólny bal, a potem będę musiał odejść, żeby nie stała ci się krzywda. Dobra, powiedz mi, czy ty teraz chcesz po prostu z nią zerwać, czy chcesz ją zmanipulować tutaj? Why not both? Dobra. Dobra, to żeby zrozumiała, no to poproszę o ten rzut, tak? To tutaj jak mamy manipulację, no to oczywiście 3 w górę, nie? A w międzyczasie przypomnijmy, że możecie wrzucać do skarbonki. Czyli to, co mam, plus 3. Dobra. Okay. To Hochlik mówiłeś, tak?
tak, przypomnijmy, że możecie wrzucać pieniążki do skarbonki i co się wydarzy, kiedy wrzucicie odpowiednią kwotę do skarbonki, bo tutaj się będą dziać rzeczy. Mhm. No właśnie, jeżeli do naszej skarbonki, za każdym razem jak wbije stówka do naszej skarbonki, no to moi drodzy, ktoś tutaj zmienia, trochę modyfikuje mu się obsesja, tak? No, ale teraz widzę, że nasz Jared rzucił dwójkę, tak? Także, no, moi kochani, tutaj tak. Penelopa patrzy na niego, jakby go powaliło i mówiłam ci, że nigdy cię nie opuszczę, prawda? Nigdy! Będziemy zawsze razem! Czujesz trochę, jak wbijają ci się jej paznokcie w plecy, nie? Także, no, kochani, myślę, że to czas na licytację. Także uwaga! 3, 4... Oho, dobra, tutaj mamy remis, także Nomiko i Pattison jeszcze raz między sobą. 3, 4. Dobra, w takim razie z powrotem John przejmuje pałeczkę. Jak ona mi wbija te palce, to łapię ją za nadgarstki, ściskam i patrzę w oczy i chcę poznać jej najgłębszy sekret, żeby go wykorzystać. Dobra, no w takim razie poproszę o rzut. W górę. Jak tam? 5, tak? To teraz to? Oho, dobra, słuchaj, patrzysz Penelopie głęboko w oczy, ona, no, wpatruje się w ciebie, jakby cię, no, chciała zjeść po prostu, ale w pewnym momencie zauważasz, że nie jesteś właściwie pierwszym wyjątkowym chłopakiem, z którym ona chodziła. I ani Roberto, ani tamten chłopak Mumia, który gdzieś tam siedzi, tylko wiesz, że w jej piwnicy trochę jest pozamykanych takich magicznych typów. Albo jakiś czarodziej, albo jeszcze inny klasyczny wampir. Tutaj siedzi jakiś potwór Frankensteina. Wszyscy oczywiście, wiesz, szczęki czadów. To przystojni goście, których znamy ze wszystkich, dokładnie, teenage powieści dla nastolatek. No i wygląda na to, że jesteś kolejnym punktem w jej serii do zdobycia, nie? To w takim razie jakby ściskam, trzymam mi cały czas te ręce, jak ona mi ten, i słuchaj mnie, maleńka. Ja nie jestem byle kto, żeby sobie robiła ze mnie kolekcję. Jak ściągam jej ręce niżej, możesz uważać się za jakąś nie wiadomo jak silną babeczkę, ale jesteś nikim. Nie interesuje mnie twoje hobby i zdynki. O, oh. Dobra. No to w takim razie rzut na dymkę, tak? Bójka. Udaje się, dobra, słuchaj. Penelope dostaje z dymki, upada na ziemię. Reszta sali, oczywiście, która na was, w was się wpatrywała, to patrzą dalej. Ktoś zaczyna krzyczeć. John bije dziewczyny! John bije dziewczyny! I słuchaj, wyrusza w twoim kierunku, no cóż, oczywiście chłopak Mumia, tak? Jest zdenerwowany. Jak mogłeś jej to zrobić w ogóle? I już się szykuje do ciebie do ciosu, nie? Ale raczej musi być głosowanie. Co musi? Głosowanie. Głosowanie? Obsesja, moja droga, się spełniła, więc musi być na nowo. Tak, Jezu, tak. Dobra, dobra, słuchajcie, losujemy. Jestem dzisiaj ten. Dobra, uwaga, słuchajcie. 3, 4. Dobra, to Hochlik i Pattison jeszcze raz. To poprosimy o odliczenie jeszcze raz.
Dobra, no to 3, 4. O, słuchajcie, jest wbiła setka. Dobra. Czyli co, Pattison, tak? Pattison wygrał, tak. Pattison wygrał, dobra. To słuchajcie, za momencik wam wpiszę te nowe obsesje, tak? Myślę. Kochamy sformułowanie dynka na dwa serca, które padło właśnie na czacie. W ogóle nie mamy szans, Pattison z tym laks ogrywa. Dobra. Dobra, dobra, więc tak. Wyrusza w twoim kierunku chłopak mumia, który jest wściekły absolutnie, że uderzyłeś jego ukochaną. Co robisz, jak się z tego wyplączesz? Oczywiście, że rzucę moim najlepszym Sigma tekstem, który brzmi: robię co chcę. Okej. Okay. Jaką chcesz u niego wywołać w tym momencie reakcję? Wszystkim. Ja chcę go skonsternować, a potem odwrócić się na pięcie i odejść. Okej, okay, dobra. To może jakiś rzucik, co? Zbyt cool, żeby dobry. Gadać. Jestem zbyt cool, żeby gadać. Okej, okay, dobra, słuchaj. On tak stanął, nie wiedział, co zrobić, gdy to powiedziałeś. Miał co prawda przygotowany ten cios, ale tak zaczął myśleć. Rany, on jest taki cool. I jakoś po prostu zyskałeś szacunek całej sali. Po prostu wszyscy stali, gadali o tym, jaki jesteś cool. Ktoś tam przedeptał obok Penelope, gdy próbował komuś innemu przekazać, że jesteś cool. I wszyscy po prostu olali tą dziewczynę na środku sali, nie? Także słuchajcie, wydaje mi się, że mamy tutaj... To oznacza licytację. To oznacza licytację, dokładnie. Tak. Słuchajcie... Spełniłem swoją obsesję. Cała szkoła uważa mnie za Sigmę. Dobra, dobra, słuchaj, i tak mamy zmianę obsesji, także i tak mogłeś to powiedzieć, także spoko. Dobra, zaraz już wam je piszę. Dobra. Ale ja tego nie mogę powiedzieć. No, generalnie obsesję zachowujecie dla siebie, nie? Że, bo jakimś cudem ktoś inny może... Do samego końca, nawet jak spełnię, to? Mhm. Tak, tak, tak. Dobra. Ale słuchaj, nic się nie stało, zmieniamy te obsesje pierwszego poziomu, nie? Już wam je piszę. Uwaga, 3, 4. Dobra, czyli Aranx, tak? Nasz Jimmy. Tak, ja odchodząc w slow motion orientuję się, że coś jest nie tak, to ciało jest jakieś takie rozedrgane, tu były jakieś emocje. Ja bym coś zjadł. Już wodzę wzrokiem, czy tu jest jakiś catering, te małe takie burgerki, finger foody. Wiesz co, no oczywiście, myślę, że jak najbardziej może być w cateringu takie rzeczy. No to jest w końcu szkolna impreza, więc niezdrowe żarcie także jak najbardziej wchodzi w rachubę, nie? Doskonale. To ja przechodzę. Obracam, wyobrażam sobie, że to może być za mną, więc obracam się na pięcie, idę teraz w drugą stronę zupełnie, żeby zepchnąć tego człowieka mumię z mojej drogi i dostać się do poważnych rzeczy. Okej, okay, słuchaj, on jest nadal zdziwiony tym, jaki ty okazałeś się cool, nie? Także jak go spychasz na bok, to nawet ma takie, nie jestem godzien, żeby stać obok tak cool osoby, nie? I się skula po prostu z boku. Także myślę, że na spokojnie się dostajesz do tego stolika, nie? Dosko. I nie wiem, jeszcze patrzę na salę, bo tutaj też jakaś atmosfera jest gęsta, o co chodzi, czy dalej, czy jestem bardziej cool, czy bardziej ten, żonobijcą chciałem powiedzieć, fuch. No nie, wiesz co, oni na razie jakoś zasłużyłeś na ich szacunek, nie? Także są zachwyceni tobą.
No więc tak, na razie na ciebie patrzą w stylu, co on teraz zrobi, czy to będzie znowu jakaś najbardziej cool rzecz na świecie? Przecież to jest taki cool człowiek, nie? Oczywiście. Biorąc jednego burgera, zapychając policzek, patrzę, czy gdzieś tu jest szef tej bandy wilkołaczej, no bo skoro Roberto tutaj jest, to pewnie jest też jego alfa. No cóż to powiedzieć, wiesz co? Zastanawiam się, czy miałeś z nim styczność do tej pory. I no cóż. Jedyna styczność to na meczu, jak mnie stratował raz, ale... Mhm. Tak. Wydaje mi się, że chyba o alfę trzeba by kogoś podpytać, nie? No to ja odklejam Roberta od Bianki, z którą może mu się temat zaczął kręcić. No tak, Roberto już tutaj na spokojnie tańczył sobie z Bianką. Czujesz od niego taki ładny, truskawkowy zapach. Wydaje mi się, że to z tego waszego nowego szkolnego mydła, szamponu, nie? Co tam, mój przyjacielu? Słuchaj, stary, bo ja mam bardzo ważną sprawę. Czy gdzieś tutaj jest wasz szef? Mówisz o naszym alfie? Tak, oczywiście. Tak. Jest. To dyrektor. Siedzi w gabinecie i teraz prawdopodobnie robi pompki. Zawsze ćwiczy. Zawsze. Oh my. Ja odchodzę zauroczony tą moją wizją. Mhm. Chcę wyjść stąd niepostrzeżenie. Mhm. Okej, nie chcesz, żeby ktokolwiek cię zauważył, tak? Tak. Dobra. W takim razie bym poprosiła... Ale że nie jestem najskradniejszy, no to chyba muszę szóstkę uzyskać. No, musisz szósteczkę w tym momencie, tak. Dobrze. I mam jeden. To chyba nie wypaliło, nie? Wychodzę z efektami specjalnymi. Dobra, słuchajcie, już... Robimy 3-4. Ja wam oczywiście przypominam, wysłałam tę obsesję na fejsie. Pattisonowi już też daję. Dobra, no to uwaga. 3-4. Dobra, jak stoimy? Bo teraz pisałam. To kto? Hochlik. Dobra, Hochlik, super. Ja miałam 4. Usłyszawszy o dyrektorze, to jest oczywiste, że trzeba się dostać do jego gabinetu i zobaczyć, czy faktycznie robi te pompki albo inne ćwiczenia, czy zajmuje się czymś zupełnie innym. Ale jak wiadomo, najpierw muszę się rozejrzeć, czy przypadkiem nie ma kogoś takiego jak opiekunowie, rodzice, którzy zwykle przy takich okazjach są zatrudniani do tego, żeby, nie wiem, nalewać poncz albo po prostu doglądać co bardziej niesfornych uczniów, którzy chcą coś przemycić. Więc boczkiem z wręcz też taką akrobatyczną precyzją, niczym ninja przy ścianach, skradam się w stronę gabinetu dyrektora. Okej, czy... Aha, robisz to za pomocą swoich umiejętności, czy liderskiej, tak? Tak, bo chcę, żeby to było bardzo tak, niemalże tak jak mówię, po prostu przy ścianie, ninja style. I chodzi o to, żeby pozostać bezszelestnym i niezauważonym. Dobrze, w takim razie proszę o rzut. Znaczy leading. Ile musi być? Trzy w górę. Trzy w górę. Bo wykorzystujesz cheerleading, nie? Proszę bardzo, jest jeden. Jeden. Słuchaj, no chyba nie wywalił, nie udało bardzo. Się. Myślę, że to było tak, że próbowałaś zrobić fikołka, żeby być po prostu pod ścianą, ale jakoś tak po prostu się zakulałaś na środek sali. I teraz wszyscy patrzą na ciebie. Dobra. No i mamy licytację.
No i mamy licytację. Dobra. Słuchajcie. 3, 4. Dobra. Jared, jesteś pośrodku. Pośrodku sali. Wszyscy na ciebie patrzą. Siedzisz taki skulony właśnie po tym fikołku i patrzą, czy to jakiś twój nowy cool układ, czy o co tutaj chodzi. Wiesz co? I to jest tak, że podnoszę się. Tak prostuję marynarkę i posyłam to przeciągłe spojrzenie Biance. Patrz na Biankę, tak? Podrywasz Biankę? Chcesz ją zmanipulować, żeby była twoja? Tak. To jest to spojrzenie, tak. Okej. Okay. Dobra, tak. Proszę. Tak, to jest dokładnie. To proszę o rzut. 3 w górę, nie? Trafiło do mnie to, że była mowa, że jest dostępny. 4. 4? Tak. Nie. Czy 1? No, jeśli plus 3, to tak. Nie, ja widzę 1. No, 1 na kostce, ale 3 w górę to. A, w górę zdaję, okej. Okay. Tak, 3 w górę zdaję, dobra. No tak, ja jestem głupi po prostu. Nie, spoko. Słuchaj, zaraz zrobimy. Słuchaj. To nie. Spoko. Dobra, słuchaj, sytuacja wyglądała tak. Powoli wstałeś, wszyscy się na ciebie patrzyli, ty byłeś taki skulony, nagle zacząłeś tak patrzeć w stronę Bianki, tak jakoś mrugając. Ona się na ciebie patrzy tak. Wpadło ci coś do oka? Wszyscy na sali tak patrzą po prostu, co ty odwalasz, nie? Ona no jakoś się nie przejęła. Za to Roberto chyba załapał, że próbowałeś tutaj coś pokombinować i patrzy na ciebie, jakbyś zdradził jego przyjaźń, którą on się bardzo zaangażował. Dobrze, czas na licytację. Uwaga, 3, 4. Okej, okay, dobra. Dalej Jared. John? Ty chyba nie próbowałeś jej... Nie! Dlaczego mi to znowu robisz? Dlaczego? Ja cały czas jestem? Cały czas. Wygrałeś. Okej. Okay. Przepraszam. Rzucę tym samym tekstem. Robię, co chcę. Mogę. Okej, okay, no to są rzucik. I może to mi się uda wykraść do gabinetu dyrektora. Dobra. A, najpierw rzucik, no tak. Pytanie, czy zaakceptuję to, że ja robię coś. Jeden. Okej, okay, chyba nie zaakceptował, chyba nie. Dobra, no to co, słuchajcie, no, Roberto daje ci w twarz, nie? I lecisz na drugi koniec sali, wszyscy krzyczą. Także co, mamy licytację kontroli. Robi się generalnie tutaj wokół taki spory chaos. Dobra, uwaga, 3, 4. Okej, okay, chyba czas na naszego futbolistę, co? Jimmy? Tak, nie, wstaję, otrzepuję się, chcę być tak cool jak Jared. Mm-hmm. Ale u mnie to wychodzi bardziej takie... Bo zmywam z siebie tego burgera, który gdzieś zaginął w tej akcji. Okej, okay. Widzisz, że Roberto oczywiście znowu rosną kły, znowu rozdziera się jego garnitur, nie? Wychodzi...
jego umieśniona, owłosiona sylwetka. Okej, chcesz tego? To będziemy się ścigać. Ja przyjmuję pozycję sprinterską, stawiam po 3 palce każdej dłoni na ziemi i startuję prosto do gabinetu dyrektora. Chcę stąd uciec po prostu, bo to... Okej, dobra, uciekasz za pomocą swoich zdolności. Tak, jestem atletycznym futbolistą. Dobra, dawaj. Nie uciekaj! Zobacz, co on tam robi w tym gabinecie. On na pewno ma swoje sekrety. Spróbuj się tam wkraść. Ucieczka mi się nie udaje. Myślę, że było tak, że po prostu zaczynasz ten sprint, lecisz i potykasz się, prawie dolatując do drzwi sali i po prostu robisz taki długi ślizg po prostu do tej drzwi i leżysz tuż przed nimi, nie? Twoje koniuszki twoich palców po prostu dotykają tych drzwi, no i czujesz, jak Roberto zaczyna ciągnąć cię za nogi i rzuca cię na drugi koniec sali, nie? Dobra, słuchajcie, licytacja kontroli. 3, 4. Dobrze, nasz chochliczek. Tak. Jessica. Okej, to przeciągnięty na drugi koniec sali. Po prostu wypluwam pod zębów, nie wiem, ten żwir czy jakiekolwiek podłoże, które gdzieś tam było, bo ta podłoga na pewno nie była jakaś mega czysta. Mówię, dobra, niech ci będzie, zasłużyłem. Ale czekaj, muszę ci coś powiedzieć. Co takiego jeszcze możesz powiedzieć, co? Jak jeszcze chcesz wydrzeć mi serce z piersi? Szczerze mówiąc, myślałem przez chwilę, że masz 2, ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, że widzisz, ja nie potrafię nad tym zapanować. Te spojrzenia same mi się tak wymykają. Dziewczyny na to lecą. Co ja mam z tym zrobić? No powiedz co. Ale jest coś o wiele ważniejszego. Z Bianką się tu gadacie. Ona świata za tobą nie widzi. Przecież sam widzisz. I tu próbuję złapać taki w ogóle kontakt wzrokowy z Bianką, która pewnie też jest w ciężkim szoku. Prawda, Bianka, że on ci się podoba? No, wiesz, ona teraz tak patrzy na jego tą psią formę, jak leci mu z pyska ślina i wszystko. Z drugiej strony patrzy na jego pazury i zastanawia się nad tym, co by mógł jej zrobić w tej chwili. I tak. Tylko ty wyciągniesz z niego człowieka. Tylko ty wyciągniesz z niego człowieka, on tylko dla ciebie potrafi się zmienić. Ale teraz jest coś ważniejszego. Nasz Dyro. I próbuję się podnieść. Jakby tak. Dobra, jasne. No myślę, że bez problemu. Czemu nasz dyrektor? O co ci chodzi? O co ci chodzi? Czy wy nie zauważyliście, że on jest jakiś dziwny? Który dyrektor nie ma piwnego brzuszka, tylko mięśnie, jakby trenował 5 razy w tygodniu na siłowni? To nienormalne! Ty teraz mówisz generalnie do Roberto i do Bianki, tak? Tak, i jakby dobra. Właśnie konspiracyjnie najpierw, a potem nie uważacie? Tu jest coś nie tak. No słuchaj. I to nie chodzi o tylko takie nie tak. I pokazuję na Roberto, który ma rozdartą koszulę i być może kły. No wiesz, powiedziałem ci, to nasz alfa. Musi być umieśniony. Tak, ale ja tu mówię o czymś więcej. Nie znam się na waszej tam hierarchii, ale alfa chyba powinien być kimś wyjątkowym, nie? Jest wyjątkowy. Wiesz, ile on potrafi zrobić pompek w minutę? No właśnie, ale chodzi o to, że i z alfą może być coś nie tak. On was wszystkich podpuszcza. Puszcza? No, wilkołak powinien być chyba silny tak sam z siebie, nie? Bo jest. Mam rację? Tak. No, a jeżeli on pomaga sobie i was oszukuje cały czas? Myślę, że mówisz, że coś robi... Na pewno jest na soku. Stosuje sterydy. Aha. Ja nie chcę powiedzieć tego słowa, to wy je powiecie, ale... On może mieć w gabinecie sterydy. Mhm. On może nas oszukiwać. Musimy się tam włamać. Bianka w ogóle stoi obok was i ma takie...
Jezu, i co z tego? No, niech się stosuje, tak? Ale ty nie rozumiesz, Roberto, tutaj wszyscy, to będzie miało wpływ na całą tą szkołę. I chociaż pójdziemy sobie stąd daleko, oby jak najdalej, to wiecie, tutaj będą następni, a on przecież ma, nie wiem, jakieś życie poza tą szkołą. Może zagrażać innym, tobie czy komukolwiek tutaj. Trzeba to sprawdzić. Albo zacząć tym handlować. Bianka tak wzdycha i zastanawia się. Wiecie, ja się na to nie pisałam. Ja miałam mieć dzisiaj tylko swoją imprezę. Miało być fajnie, miałam wypić poncz. Może miałam przeżyć fajne chwile po tym, tak, żeby stać się kobietą czy coś tam. Nieważne, słuchaj, po prostu, jeżeli chcecie, dobrze, ja wam nie będę przeszkadzała, tylko może ja pójdę do domu, obejrzę sobie jakiś film, zastanowię się nad tą sytuacją. Nie, zostań. Prawda, Roberto? No nie będę ci tak zabierał, powiedz jej, żeby została. No. Zostań. No. Pomożesz nam. Dajcie spokój. Pomożesz nam, a potem pójdziesz z Roberto w takie jedno fajne miejsce. Okej, jak się ogarnia. Ja ją znam, co ty, Jessica, ja ją znam, ona już dawno jest kobietą, ona ściemnia temu Roberto całemu, kurczę. Dobra, niech sobie żyje w błogiej nieświadomości. Chcesz, żebym mu złamał trzecie serce, czy tam czwarte, czy którekolwiek? No. To psy mają kilka serc? Nie wiem, ale o tym możemy podyskutować później. Musimy się dostać do tego gabinetu. Ej, Bianka, słuchaj, ty jesteś jedną z lepszych uczennic, nie? No, zgaduję, że tak. Całkiem nieźle się uczę. No. No właśnie, i Dero byłby rozczulony, gdybyś nawet w taki szczególny wieczór zadała mu jakieś, wiesz, przyszłościowe, filozoficzne pytanie, które nie może czekać, bo przecież odchodzisz z tej szkoły i musisz wiedzieć, jak postępować dalej w życiu. Przecież on zmięknie w 5 sekund, jak tylko na niego spojrzysz. Zgaduję, że tak. Zgaduję, że jestem całkiem filozoficzna. Zgaduję, że to się da zrobić. No. Na pewno nie jest taka jak inne dziewczyny. Dokładnie. Jest wyjątkowa. A co byś, słuchaj, to pomyśl sobie tak. Ten wieczór może być naprawdę wyjątkowy, tylko w trochę inny sposób niż ty sobie wyobrażałaś. Może być jeszcze ciekawszy. Pomóż nam dostać się do tego gabinetu i ogarnąć tą sytuację, a potem, wiesz, noc będzie twoja. Ja rzucę na przekonywanie, no bo to jest, ja ewidentnie chcę ją przekonać. Dobra, w porządku. I w ogóle, żeby w tej sytuacji nam pomogli. Ile muszę mieć? Wiesz co, no w tym przypadku to jest 6, chociaż ja bym tutaj podciągnęła, że jakieś, jak ci się uda 5 i 6, bo jednak długo ją tutaj przekonujesz, więc ja bym tutaj tak naciągnęła, jeżeli pozwolicie, co? Nope. Bardzo dobrze, bo najwyższy czas na licytację. Dobra. No, słuchajcie, no Bianka tak spojrzała na niego, na Roberto, na ciebie i nie wiem, moja przyszłość jest warta chyba czegoś lepszego niż tego, co mi tu oferujecie. Więc wybiorę się do domu, może zagarnę Penelope z podłogi, bo już tu długo leży i nikt się nią nie zajął. To może być trochę problematyczne. Także udanego wieczoru. No, dobra. Licytacja kontroli. Uwaga. 3, 4. Dobra, widzę, że chłopaki jeszcze raz, tak? Tak, tak. Dobra. No to panowie ponownie 3, 4. Dobra, to co, może rzucę i jak mi tak, wypadnie, tak. Wypadnie mi 1-3 to Pattison, 4-6 to Arangsa. Spoko, rozwiążmy to jak RPGowcy. Tak. Dobra, Pattison. Dobra, Jared. No to słuchaj, Jared, zostałeś ty i Roberto, który teraz w ogóle zastanawia się nad tym, jak to
Ja może ją odprowadzę. Być dyrektor. Mhm. Okej. Okay. Ja ją odprowadzam wzrokiem. Mhm. Trochę gniewnym. Ale no, trzeba jakoś odzyskać twarz w całej tej komplikowanej sytuacji. Mówię do Roberto, idziemy. Dobra, dobra. Trzeba się tym zająć, bo alfa i sterydy, nie wierzę ci, ale potwierdźmy to. To by mi złamało serce, stary. Ja nie wiem, ile jeszcze tutaj dyrektor musi się z nami przyjść. Dobra. No, w takim razie Roberto idzie za tobą, idziecie w kierunku gabinetu dyrektora. No i co, staje się pod drzwiami, tak? Mhm. Ej, stary, wchodzę, ja mogę otworzyć. Wchodzisz. Słuchaj, gdy szarpiesz za klamkę, jest zamknięte. Ja mogę otworzyć te drzwi. Puść mnie. Ja otworzę, ja się znam. Rób swoje. Tak, do Roberto, tak? Przekaż kontrolę Johnowi. On potrafi otworzyć ten zamek. Mhm. Nie, niech Roberto wywali, a przekaże Johnowi, jak się zacznie bicie. Dobra. Czyli co mam robić swoje? Czy mam, że rozszarpać drzwi? A jeżeli on nie jest? No wyważ je. Musimy mieć wejście. No musimy mieć wejście. Tylko... No... Nas szanował, jak tak zrobimy. No dobra, rzuć sobie na manipulację, bo nim jednak targa to uczucie, że co, jeżeli on nie bierze tych sterydów i manipuluje, będzie zapalone u Alfy. Tutaj on sporo ryzykuje, nie? Także prosimy 3 w górę. I pięknie udało się. Słuchaj, udało wam się. Świetnie. Włamujecie się, słuchaj, do gabinetu dyrektora. On robi ten rozpęd, rzuca się do tych drzwi, one upadają i następuje tutaj zmiana kontroli. Bo mamy tutaj spełnioną obsesję. Dokładnie. No. Dobra. Słuchajcie, 3, 4. Lenka przekazuje z Discorda, żeby nie było, żeby byłoby słychać. Mamy 330 zł za kolejne. Okej, okay. Słuchajcie, tutaj chyba wyraźnie Jimmy przejmuje kontrolę, nie? Słuchaj, gdy drzwi upadają, o, może się rozejść taki dym, no to widzisz, że no, po środku gabinetu stoi biurko, oczywiście, tak? A na biurku wasz dyrektor robi pompki. W tym momencie nie ma na sobie koszuli. Możesz zobaczyć jego umięśnioną, owłosioną klatę, nie? Patrzy na was zaszynowany. Ja mentalnie zmieram się totalnie w małą dziewczynkę. Taki fangirl. To on! Skupiam się w sobie, biorę ile tylko mogę pewności siebie. Podchodzę. No hej, dyrektorze. Czy mógłbym autograf od takiej sławy? I jednocześnie myślę, że tam gdzieś może stać gablotka z jego sportowymi osiągnięciami. I ja tak po tej gablotce przejeżdżam ręką, żeby podkreślić wagę moich słów. Okej, okay, dobra, poproszę rzut na smoldering. Trzy, wreszcie. Słuchaj, wchodzi. Słuchaj, no dyrektor najpierw wstał, jak was zobaczył, był zaskoczony i zdenerwowany, że rozwaliście mu drzwi. A potem jak zacząłeś, to on tak zaczął, no patrzy się. Gdyby mógł zakręcić włosami, to by zakręcił. Może trochę zakręcić mi na klacie i tak... Dzięki, ćwiczyłem. Dawaj, tę kartkę pewnie. Jak, co mam napisać? Jakaś dedykacja? Musisz się odciszyć.
Dla Johna, dla Jimmy'ego, obojętnie. Ja nawet się ucieszę, jak tam będzie Jared napisane. Jasne, słuchaj, on tam wypisuje dla Jimmy'ego, Jareda, Johna po kolei. Podpisuje się pan dyrektor generalnie, nie? On nie podpisuje się imieniem i nazwiskiem, tylko pan dyrektor. Dobra, słuchajcie, mamy licytację kontroli i tutaj zaraz wam podam też nowe te obsesje, bo wbiła kolejna stówka. Pojedyncze. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo właśnie. Przypominamy, że można wpłacać do naszej skarboneczki, bo gramy tutaj dzisiaj dla Wośku, nie? Także. Dobra, słuchajcie. 3, 4. Okej, słuchajcie, mamy potrójny remis. To co? Jeszcze raz 3, 4, a jak nie wyjdzie, to kostka, tak? Dobra, to... Przepraszam, przyderpiłem. Nie, nie szkodzi, absolutnie. To było przepiękne. Dobra, słuchajcie, 3, 4. Dobra, to 1, 3 Nomiko, a 4, 6 Hochlik, dobra? Hochlik. Dobra, przejmujesz? Dostawszy autograf, zatrzaskuje z takim naprawdę głośnym plask ten egzemplarz i kładę go pieczołowicie, może nie na to biurko, gdzie akurat dyrektor robił te pompki, ale może gdzieś obok tej gabloty i mówię, pan dyrektor, to brzmi tak dumnie, a już za chwilę po prostu stąd odejdziemy. To ważny wieczór i ja chciałem się jeszcze o coś zapytać pana dyrektora. Tak? O co chodzi? No bo ja strasznie bym chciał potrafić tak jak pan, bo przy takim wygimnastykowaniu to te wszystkie układy cheerleaderskie to dla pana musi być pestka, prawda? Mhm. No ty się jeszcze pytasz, oczywiście, ale... No to kiedy jest nie lepszy moment, jak nie dzisiaj, żeby pokazać nam wszystkim, jaki pan jest cool i co pan naprawdę potrafi. Zapraszamy na środek! Niech pan przyjdzie do nas, niech pan zatańczy. To jedyna taka okazja, jedyny taki wieczór. I ja go chcę wyprowadzić z tego gabinetu i go przekonać, żeby móc go potem przeszukać, jak go tam wmieszamy w tłum i zrobi furorę, tańcząc Italo Disco. No nie wiem, znaczy nie wiem, czy układ cheerleader może pokaże pompki, bo to... Pompki w rytm muzyki, to świetne. Tak, a wszyscy to mój... będą liczyć, czy ile pompek pan zrobi przez cały jeden kawałek. Ten taki najdłuższy to trwa 5 minut z hakiem chyba, z tego co kojarzę. Dobra, mogę pokazać, jak najwięcej potrafię zrobić, tyle pompek. To będzie takie super. No ja chcę rzucić. A dobra, w sumie się przekonam sam, więc... Wiesz co, myślę, że tak, że do układu cheerleaderskiego to byś musiała... No to rzućmy, bo jak... Ja bym chciał... No i co, 6 tak ma być? Czy... Ale rzucasz teraz po co? Bo w sumie go przekonałaś, nie? Żeby tak, ale żeby on jednak zrobił ten układ cheerleaderski, nie? Okej, żeby potem to doszło do tego układu, dobra. Bardziej. Tak, tak. No to tak, w takim razie jakieś przekonywanie tutaj musimy mieć, nie? Także 6. Możesz oczywiście postawić przed jakiś punkt, nie? Okej. Żeby... Mamy 4. Czwóreczka. Tak, czyli nie weszło. No to nie weszło i on ma takie... Słuchaj, on już cię nie słucha w ogóle z tym układem cheerleaderskim, nie? On ma takie, dobra, pokaż jak pompuje, nie? I idzie tam i w ogóle, no już was zignorował, wyprzedził, wyszedł z tego pokoju, nie? To bardzo dobrze, bo może mogę teraz przeszukać. No tak, dobra, ale mamy licytację kontroli, nie? Dobra, uwaga, 3, 4. Dobra, uwaga.
Kto... Wy mieliście remis, tak? Nomiko i Orange. Dobra, to 3-4. Dobra, 1-3 Aranx, 4-6 Tomiko. 4. Czyli wskakuje nasz klasyczny John, nie? Roberto się na ciebie patrzy. Teraz możemy sprawdzić, czy gdzieś tutaj nie chowa sterydów. Ja mam go gdzieś, ja gonię dyrektora i rzucam mu się na plecy i chcę go pobić. Co ty robisz? Okej, okay, w takim razie poproszę o rzut na bójkę. Miało być tak pięknie! Słuchaj, rzucasz się na dyrektora i przelatujesz obok niego i spadasz po prostu w dół, nie? I znowu tak przejeżdżasz przez korytarz obok niego. Dobra, słuchajcie, Lizę dacy kontroli. Trzy, cztery. Już ubożyccy jesteśmy w punkty. Teraz to już nikt no, nie widzę, chce. No. Widzę, a zostało nam jeszcze sporo czasu, także myślę, że za jakiś czas, jak nam się skończą punkty, to zrobimy sobie przerwę i damy sobie nową pulę, co? Może w ten sposób zrobimy. Dobra, w takim razie... Ja jadę na ostatnim na przykład. Dobra, rozumiem. Dobra, czyli wszyscy mieliśmy jedynki. Dobra, to możemy zrobić Aranx 1, Nomiko 2, Hochlik 3, Pattison 4. Jak co zrobię przerzut? Chociaż, a nie, mamy tu K4. 2. Komu dam dwójkę? Nomiko. Dobra, super. Nie, Aranx czy Nomiko? No. Ja miałem jedynkę. Dobra. A Nomiko, tak, Nomiko, to ty. Nomiko. Słuchaj, John, masz o tyle farta, że on chyba nie wyłapał, że ty próbowałeś go powalić, bo poleciałeś obok niego, nie? I zrobiłeś ten ślizg. Patrz się na ciebie. Wygłupiasz się, co? Dobrze, wygłupiasz się, co? To ja go łapię w takim razie i chcę poznać jego sekret. Okej, okay, poproszę o rzucik. Okej, okay, słuchaj, udaje się. Poznajesz jego sekret. Patrzysz mu głęboko w oczy i widzisz, że on w głębi serca zawsze marzył o tym, żeby tańczyć w balecie, ale był alfą, więc nie mógł się tym zająć. Tata od zawsze mu mówił, masz być wilkołakiem, nie będziesz tańczyć. On do niego, widzisz te wspomnienia z dzieciństwa, jakbym krzyczał, nie, tato, proszę, to moja pasja. Ale w końcu się poddał. I zamiast tego pompuje. Ja tylko patrzę na niego, jak widzę ten cały spływający obraz i wilkołak w tutu. Co? I niestety straciłam kontrolę. No tak. Tracimy tutaj kontrolę, rzeczywiście. Aha, bo to ten stopień, no tak. Dobra, słuchajcie. 3-4. Dobra, to zrobię 1-3 Aranx, 4-6 Hochlik. Hochlik. Dobra. Jessica, on na ciebie patrzy, taki szokowany. On pięknie wie, wyglądałeś! Pięknie pan wyglądał, dyrektorze, w tym tutu. I o to właśnie chodzi. Dlatego mówiłam o tym układzie. Wyzwólmy to, co w nas najdziksze. Wyzwólmy nasze marzenia tej nocy. Zatańczmy ten układ. Nie mogę. Moje stado nie zaakceptują mnie. Dyrektorze, każdy wilkołak powinien mieć ruchy. I ty teraz pokażesz, że je masz. A ponieważ jesteś alfą, to wszyscy zatańczą z tobą. I będziesz patrzył, jak twoje stado staje się najbardziej umuzykalnionym i najbardziej rytmicznym stadem w całej okolicy. Czy ty wiesz, jaki to spowoduje szacunek?
Myślisz, że nie boisz się swoich marzeń? Chłopięcych? Wiesz, on tak zaczyna patrzeć w przestrzeń, nie? I tak tego przekonać, tak z nadzieją, nie? I zastanawia się nad twoimi słowami. Chcesz go przekonać. Dobra, to poproszę o rzucik na przekonanie. Tu fajnie przekonywałaś, więc 5 i 6 myślę, że wskoczy. Super. Akurat nam wskoczyło. Pięknie, piąteczka. Dobra, słuchaj, no to widzisz, że on tak patrzy w przestrzeń. Ja go ściągnę za rękę. Tam, na środek. Okej, to ty go ciągniesz, a on dalej tak patrzy w przestrzeń i myśli, tak, wreszcie mogę pokazać siebie. Masz to w sobie. Szacunek. Wobec tego zróbmy to. On woła do DJ-a, żeby zapuścił jego ulubiony kawałek. On jest zaskoczony, ale wyciąga ukrytą płytę z jeziorem łabędzim i odpala. I leci. Czyli co? Zaczynacie tańczyć? Tak. Tylko ja w pewnym momencie będę chciał się wymanewrować, zacznę z nim, jakby, żeby, a jak już się towarzystwo rozkręci, to żeby zostawić mu solówkę, bo to on ma tutaj być gwiazdą, a ja, znaczy John, się wymknie, żeby robić swoje sprawy dalej. Więc. Okej, okay, czyli ty się wymykasz, tak? Tak, chcę się wymykać. Dobra, słuchaj, myślę, że na to nie musisz rzucać, bo tutaj generalnie wszyscy skupiają się, są w szoku, a ty widzisz, że rzeczywiście pan dyrektor jest całkiem niezły. Jest nawet niesamowity. To co, po prostu się odwala na tej sali? No żal tracić ten widok, te wszystkie piruety, skoki. Nie znam się na baletowym oczywiście slangu z tymi wszystkimi ruchami, ale wiemy, o co chodzi oczywiście. No. Jest w swoim żywiole. Także słuchaj, udaje ci się wymknąć. Dobra, co robimy? Gdzie chcemy iść dalej? Mamy teraz... Tak, i ja przypominam sobie, że Jim był głodny, może już nie jest, ale szkolna stołówka to jest teraz coś, co bywa oblegane, bo tam się zakradają pewnie uczniowie po więcej rzeczy, ale ja chcę zobaczyć, co tam się dzieje na zapleczu. Będę się chciał zakraść na stołówkę. Okej. Okay. W porządku, słuchaj, znaczy, wiesz, korytarze są puste, także dojście do stołówki to absolutnie nie jest dla ciebie problem, nie? I tutaj oddam kontrolę Johnowi, który włamywanie się do różnych miejsc i ma w małym paluszku. A mi zależy na tym, żeby dostać się do tej stołówki. To włamuje się w takim razie. Włamujesz się, tak? Czyli co, otwieranie zamków wykorzystujemy? Ups, no tym razem nie udaje nam się, tak? Dobra, słuchajcie, no to w takim razie mamy licytację kontroli. Coś poszło nie tak. Nie wiem, czy ta wsówka, którą tam włożyłeś do zamka, chyba się złamała. To chyba był ten problem. No, dobra, słuchajcie. 3, 4? Dobra. Jimmy, twoja kolej. Jest już się złamała. To po prostu one nie są zamknięte. Ja chwytam za klamkę i jak taki kompletny kretyn, który nie zważa na zamknięcie drzwi, szarpie z całej siły. Okej, okay, próbujesz je wyważyć, tak? Yep. To co, wykorzystujesz swoje atletyczne umiejętności? Tak, i dorzucę jeszcze jeden punkcik, żeby mi się na pewno udał ten rzut. Dobra, dobra, w ten sposób. No to lecimy. Dobra, ledwo, dobrze, ledwo, że dodałeś, ledwo, ledwo. Udaje ci się włamać, więc w tym momencie mamy zmianę kontroli. Dobra. Uwaga. 3, 4. Dobra, Nomiko. Nie do końca wiem, po co jestem w kuchni, bo tak naprawdę nie interesuje mnie to. Więc wychodzę i idę na salę. Okej, wracasz na salę, tak? Tak.
Dobra, słuchaj. No tam dalej wszyscy podziwiają dyrektora, a tak naprawdę, no wiesz, jedni podziwiają, inni stoją tak z otwartymi paszczami. Roberto też wrócił na salę i nie jest pewien, co czuć. Widzisz wielką konsternację na jego wielkołaczej twarzy. Fantastycznie to pokazuje. Roberto, co to w ogóle jest? Czy ty to widzisz? To jest zero szacunku do waszej rasy. Wasz dyrektor tańczy jakby jakaś baletnica siara. Chodź, musimy to rozgonić. Ja zajmę się na przykład tego, będziemy się, w ogóle zrobimy tutaj porządek. Co, pomożesz mi? Może sam zostaniesz alfą? Ja? Alfą? Myślisz, że ja bym mógł? Jako jedyny myślisz, jesteś normalny. Może i masz rację. I tak, bo nie wiem. Nie wiem, jak się z tym czuć. Z jednej strony widzę jego grację, ale z drugiej nie tego się po nim spodziewałem. Jestem, chodź, pomogę jestem. Ci. Mogę ci zaufać? Oczywiście, Roberto, przecież ile razy ci pomagałem, halo, no proszę cię, dzięki temu, dzięki mnie masz dziewczynę, która chętnie chce się z tobą zostać kobietą, więc jakby wiesz, no halo. No tak, chociaż poszła do domu, czy pojechała z Penelopą do szpitala, nie jestem pewien, ale może potem. No ale co, to co mamy robić? Zaatakujemy dyrektora, jak go pokonamy, to zostaniesz alfą. I oni wszyscy będą ciebie słuchać wtedy. W porządku. To co, ty pierwszy, ja pierwszy? No to rzucamy się. Tak, rzucamy się razem, nie będzie miał z nami szans. A ja i tak nie dostanę alfą, bo nie jestem wilkołakiem, więc spokojnie. Dobra, no to dawaj. Rzucamy. Dwa. Słuchaj, nie mam pojęcia, ale jednocześnie skaczycie z Roberto w jego kierunku i upadacie, znowu robicie ślizg, ale tak po dwóch jego stronach, więc dla reszty wygląda to, jakbyście się włączali do jego układu tanecznego i wszyscy zaczynają klaskać. Dobra. Słuchajcie, licytacja kontroli. 3, 4. 0. Mamy 1. Dobra, to 1, 3. Chochlik, 4, 6. Pattison. Chochlik. No cóż, skoro dla reszty wygląda to tak, jakbyśmy się włączali w ten układ, to ja chcę podążyć tym tropem i pokazuję Roberto, który już pewnie w farworze chce jakiś kolejny cios tutaj zadać. Pokazuję mu, żeby włączył się przez chwilę, żebyśmy go tak osaczyli z dwóch stron i wymanewrowali gdzieś, jak się skończy piosenka, to wtedy żebyśmy go wymanewrowali gdzieś bardziej w kąt sali, a najlepiej, mówię, a najlepiej pobić go na stołówce. Okej. Okay, gdzie często były bitki uczniów. Okej, okay, czyli co, wykorzystujesz którąś ze swoich zdolności? Tak, no na początek to na pewno będzie to, że no włączam się w ten układ, więc to będzie ten cheerleading w tym momencie. A oczywiście jeszcze robię kilka takich gestów na zasadzie właśnie takiego cheeru dla dyrektora, więc staję tak po lewej czy po prawej stronie z tej, której akurat jestem i po prostu robię właśnie takie, że follow my lead i okej, dobrze. Dobrze, no to w tym momencie mamy zmianę kontroli. Tu nam się spełniła obsesja. Dobra, uwaga, 3, 4. No, czyli zostaje nam Pattison, dobra. No to Jared, przejmujesz ostatnią w tej połowie, w tej części kontrolę. Tak, ja chcę w tym układzie bardzo zbliżyć się do Roberto, tylko po to, żeby powiedzieć mu teraz, zabij go, nie będzie lepszej okazji. Niczego się nie spodziewa. Okej, okay, rzut na manipulację, tak? Słuchaj... Słuchajcie, nie weszło. No, Roberto się na ciebie patrzy, tak? Nie, chyba to się nie godzi.
Chyba nie w ten sposób. I słuchajcie, i chyba w tym momencie sobie zostawimy ciąg dalszy nastąpi i zrobimy sobie jakieś może 10 minutek przerwy, co? Na herbatę i inne rzeczy. I będziemy kontynuować później dalej, co? Z nowymi punktami oczywiście. Dobra. No to słuchajcie, dziękuję bardzo. Czy my jesteśmy już jeszcze na wizji, nie? Chyba jeszcze jesteśmy na wizji. Jesteśmy, mamy taki...